Jeżeli chodzi o biochemię, biologię molekularną, to jak wszystkim wiadomo, od wielu lat, od czasu powstania, one były postrzegane i rozumiane jako dziedziny naukowe typu czysto eksperymentalnego, typu empirycznego i były to dziedziny ślepe, że tak powiem. Co to znaczy eksperymentalne, to nie muszę tłumaczyć. Co to znaczy ślepe? To znaczy nie można było przewidzieć wyniku eksperymentu. Trzeba było ten eksperyment przeprowadzić, żeby mieć pewność, jaki ten eksperyment daje wynik. Taki jest też sens powstania stosunkowo nowej dziedziny, jaką są wszelkie podejścia obliczeniowe w biologii, naukach biologicznych i pokrewnych oraz nauka zwana bioinformatyką. Wirtualne modelowanie białek jest jednym z elementów tego rodzaju podejścia do rozwiązywania tego rodzaju problemów naukowych i to właśnie jest tematem mojej prezentacji dzisiejszej. Bardziej złożone struktury, gdzie również występuje duży udział alfa helic, to jest na przykład cytochrom C i mioglobina. Co jest wspólnego w nich? One niby robią zupełnie co innego. Jeden to jest enzym, drugi to jest transportowe białko, które przenosi tlen, tak jak hemoglobina, tylko że to jest prostsze. Hemoglobina jest niejako tetramerem mioglobin. Hemoglobina jest jakby zasocjowaną, złożoną cząsteczką z czterech jakby mioglobin. Prawda? Mioglobina jest takim pojedynczym monomerem. W każdym bądź razie w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z komponentą niebiałkową, którą jest hem, cząsteczka hemu z żelazem w środku. I helikalna struktura, natura helikalna, czyli te sprężynki, które dominują w strukturze obu białek, jest decydująca do tego, żeby ten hem został prawidłowo zakotwiczony i spełniał swoją funkcję w jednym i w drugim przypadku. Na dobrą sprawę to, co rzeczywiście jest istotne i w cytochromie, i w mioglobinie, bezpośrednio co bierze udział w tych reakcjach, to jest nawet nie hem, to jest tylko to żelazo, ten atom żelaza, który jest w środku. Cała reszta to jest obudowa, która dba o to, żeby to żelazo było w odpowiedniej konfiguracji na poziomie kwantowym, żeby było odpowiednio dostępne i żeby spełniało swoją rolę z kinetycznego punktu widzenia. Wchodzimy w coraz bardziej złożone białka. Mamy tutaj, to króciutko tylko pokażę, jak to wygląda, dehydrogenaza mleszanowa oraz lizozym. To są dwa białka enzymatyczne, gdzie jak widać też dominują alfa helisy w tejże strukturze. Każdy z nich katalizuje określoną reakcję. No, dehydrogenaza mleczanowa jest bardzo ważnym enzymem, jeżeli mamy wysiłek fizyczny, prawda, i ona dba o to, żebyśmy nie mieli zbyt długo zakwasów tak zwanych mięśniowych, ponieważ powstaje wtedy w wyniku niedotlenienia komórek mięśniowych powstają duże ilości kwasu mlekowego, który musi być jakoś rozłożony. On jest toksyczny w dużych stężeniach. Dehydrogenaza mleczanowa jest bardzo podobnym enzymem do dehydrogenazy alkoholowej, który też jest bardzo potrzebnym enzymem dla, co po niektórych, prawda, z wiadomych powodów. Wiadomo, co by było, lepiej nie myśleć, co by było, gdyby tego enzymu w organizmach tych osób nie było. Jak mają się struktury przestrzenne do funkcji w białkach? Tu jest świetny przykład, który pokazuje związek między strukturą a funkcją. Przykład ten dotyczy tak zwanych białek transmembranowych. Błony komórkowe, jak wiemy, jest to tak zwana dwuwarstwa fosfolipidowa. Lecz błona komórkowa to nie jest tylko i wyłącznie układ fosfolipidów. W nich zakotwiczone są białka jako integralne części. Niektóre z białek są na powierzchni tej błony, z jednej albo z drugiej strony, zewnętrznej albo wewnętrznej. Niektóre są częściowo zatopione, niektóre na wskroś przenikają przez tą błonę i mają bardzo istotne, ważne znaczenie. Na przykład wspomagają transport niektórych związków przez błonę, które normalnie nie miałyby możliwości przeniknięcia. Błona jest bardzo silnym hydrofobowym środowiskiem. I tu jest akurat przykład modelowy, wirtualny przykład właśnie, sporządzony model tej części, konkretnie tej części białka transmembranowego, gdzie widać mamy układ równoległych odcinków alfa helikalnych. Z reguły one są zawsze alfa helikalne tutaj w tym środowisku błonowym. Widok z góry wygląda tak. Funkcja narzuca się sama. Od razu można wywnioskować. Jest to jakby tunel, przebity tunel, który
pozwala przedostawać się przez błonę z jednej strony na drugą stronę komórki, prawda, różnym związkom. Bardzo piękny przykład wielohelikalnego układu, już bardzo złożonego białka, to jest przykład delta krystaliny, jednego z głównych białek soczewki oka. Delta krystalina akurat pochodzi z soczewki oka ptaków. U ssaków mamy do czynienia z beta krystaliną, nieważne. W każdym razie piękny to jest obraz, gdzie praktycznie mamy do czynienia wyłącznie z fragmentami alfa helikalnymi. Jaki jest powód i jakie jest znaczenie takiego, a nie innego zwinięcia się łańcuchów polipeptydowych w tym białku? Powodem jest to, że ona ma zapewnić transparentność soczewki oka. No wiadomo, co by się stało, gdyby soczewka oka stała się matowa, gdyby nie była przezroczysta. Za to właśnie odpowiedzialna jest odpowiednia struktura przestrzenna białka delta krystaliny. Najmniejsze zmiany genetyczne, jakieś mutacje, jakieś powiedzmy dysfunkcje czy coś takiego spowodują, że ona przestanie być przezroczysta, no i zwierzę ślepnie. W przypadku ptaków byłoby to raczej dosyć trudne, ponieważ ptaki nie wykazują echolokacji jak nietoperze, więc taki ptak by się zachowywał, jakby miał walkmana na uszach, prawda? Dobra. Znowu wracamy do związku między strukturą a funkcją i wracamy do toksyn. Pokazaliśmy związek między toksyną skorpiona i węża. Tutaj mamy nową zupełnie toksynę z bardzo, ale to bardzo odległego organizmu ewolucyjnie. Tym organizmem jest ukwiał. No ukwiał do węża ma się wiadomo jak, prawda, jak pięść do oka. Natomiast jeżeli wyciągniemy toksynę, jeżeli została wyizolowana toksyna z parzydełek tego ukwiała oraz wyizolowane jedno z białek jadu węża i porównane one zostały ze sobą, pamiętamy, że tam udział struktur łańcuchów beta jest bardzo duży. Oczywiście to jest znane, bo to jest powtórzenie tamtego obrazka. Tutaj mamy ukwiała, znowu widzimy, mamy trzy bardzo wyraźne, a właściwie cztery, bo ten zielony też, układy beta strukturalne. Czyli znowu mamy ten związek i tą relację, beta struktura toksyny, prawda? I oczywiście niskie, małocząsteczkowe białka. Kolejny przykład, bardzo ładny, bardzo obrazowy, pokazuje nam dwa enzymy. Rybonukleaza. Rybonukleaza jest to enzym, który katalizuje, który pomaga, umożliwia hydrolizę RNA, łańcucha RNA na drobniejsze fragmenty, prawda? Czyli rozkład RNA w tym i w tym przypadku. Oczywiście działanie tego i tego enzymu jest identyczne. Jeden i drugi trawi RNA. Jak widać, strukturalne podobieństwa też są bardzo duże. Jest domena, która pokazuje bardzo wyraźny udział alfa helisy w jednym i w drugim przypadku. Jest też domena, jest część, fragment, obszar w jednym i w drugim enzymie, który jest obszarem obfitującym łańcuchy beta. I ich wzajemne ułożenie też tutaj jest bardzo istotne. Podobieństwo strukturalne jest szalenie duże. Podobieństwo funkcjonalne, w zasadzie jest to identyczność. Jeżeli byśmy popatrzyli na sekwencję aminokwasową, tutaj byłaby bardzo duża różnica. I trzeba zawsze porównywać na różnych poziomach, żeby doszukać się pewnych podobieństw. Nie zawsze porównanie na jednym poziomie daje nam wystarczającą informację. Popatrzmy teraz, skąd one pochodzą. Ta RNAza jest RNAzą bakteryjną. Ta RNAza została wyizolowana z jednego z gatunków ssaków. Zupełnie odmienne organizmy, praktycznie nie mające się nijak do siebie. Ale jakie są tego konsekwencje, tego podobieństwa? Konsekwencje są takie, że to białko, tak ślicznie wyglądające w kształcie podkowy, prawda, jest inhibitorem RNAzy, który w tym samym stopniu hamuje aktywność i tego enzymu. Natura sobie poszła na łatwiznę dzięki właśnie tego rodzaju związkom, że za pomocą jednego czynnika potrafi zablokować aktywność tego i tego enzymu, niezależnie od tego, z jakich organizmów one powstają. A więc jeżeli jest roślina, która nie chce, żeby ją zaatakowały jakieś bakterie patogenne i ta roślina też nie chce, żeby ją zeżarła krowa, prawda, czy coś takiego, to sobie po prostu jeden rodzaj białka
selekcjonuje, prawda? Jeden rodzaj białka będzie sobie syntetyzować i to wystarczy, załatwia sprawę w tym przypadku. Oczywiście struktury białek są znacznie bardziej też złożone od tych, które zostały pokazane do tej pory. Tutaj mamy na przykład dwa przykłady przedstawione białek, które asocjują się z kwasem nukleinowym, konkretnie z DNA. Jedno to jest białko wirusa, które dobiera się do naszego ludzkiego DNA. No na przykład, prawda, bardzo wiele jest chorób wirusowych o podłożu wirusowym. Tak to właśnie wygląda na poziomie molekularnym, tak to może być wirtualnie przedstawione, co ono robi. No, dobierze się i przerabia to DNA na swoją modłę, wbrew naszej woli. Tutaj akurat jest białko, które jest tym, to jest ten bad guy, to jest good guy. To jest ten good guy właśnie, ten dobre białko, białko tata, które jest białkiem regulatorowym, też przy przeróbce różnych tam, powiedzmy, przeróbkach DNA, ono odpowiedzialne jest za rozpoznawanie bardzo krótkich sekwencji w DNA, sekwencji czterech tylko nukleotydów, prawda, tymina, adenina, stąd tata. Prawda? I ono rozpoznaje tylko i wyłącznie te fragmenty, które są, już nie będę wnikał w szczegóły, bardzo istotne dla pewnych procesów. Układy strukturalne w białkach mogą przyjmować bardzo ciekawe i bardzo jednoznacznie często formy. Na przykład dla lepszej stabilności białka, żeby ono się nie rozsypało, nie rozleciało w wyniku przyłożenia energii, dużej energii z zewnątrz, na przykład ogrzania środowiska czy coś takiego, to często oddziałują, na przykład tutaj, łańcuchy beta oddziałują w ten sposób, że jeden łańcuch tak jest skręcony, że tworzy taką kratkę. Nazywa się to beta sandwich po angielsku, czyli po prostu w dosłownym tłumaczeniu przypomina to kanapkę, rzeczywiście wygląda to jak kanapka. Bardzo często tego rodzaju właśnie układy strukturalne, takie motywy występują w różnych czasem bardzo białkach. Bardzo ciekawym układem też natury łańcuchów beta jest układ beta baryłki, który tak wygląda z boku, tak wygląda z góry. Wróćmy do białek transmembranowych, tam mówiliśmy o helisach. W tym przypadku może to być układ beta baryłki, który też może tworzyć taki tunel, taki kanał przepustowy przez błonę komórkową na przykład, prawda? Widać wyraźnie, że coś takiego jest możliwe w tym przypadku. Przeciwciała, cała grupa przeciwciał, jest to ogromna rodzina, charakteryzują się tym, że mają bardzo wspólne cechy strukturalne. Te wspólne cechy przedstawione są na schematycznym rysunku tutaj. W ten sposób można praktycznie przedstawić każde przeciwciało, schematycznie. No, niestety nie widać bardzo wyraźnego podobieństwa, zwłaszcza jeżeli ma się niezbyt wprawne oko, powiedzmy, w tych sprawach, między tym schematycznym przedstawieniem, a rzeczywistym wyglądem białek, przeciwciał. Niemniej jednak tutaj, no musicie mi uwierzyć na słowo, że to i to jest to samo. W każdym bądź razie tego rodzaju powtarzające się motywy, powtarzające się układy są układami zbudowanymi właśnie ze struktur łańcuchów beta, które są w ten sposób przedstawione. Ten motyw tutaj, który jest przedstawiony, to jest pojedynczy taki element. Także dlatego tu nie widać żadnej periodyczności, widać tylko, to jest tylko pojedynczy element, jeden z tych wielu, które są tutaj zaznaczone. To już tylko i wyłącznie poglądowo, żeby pokazać, jakie ładne potrafią być białka. Rzeczywiście potrafią być ładne. To są akurat przykłady bardziej złożonych białek, które mają naturę głównie łańcuchów beta. Przy czym tu może się zatrzymam na chwileczkę. Konkanawalina A charakteryzuje się tym, że asocjuje z innymi białkami, łączy się z innymi białkami niezwykle silnie, niezwykle łatwo, co daje pewną analogię z przeciwciałami, których funkcja biologiczna też na tym polega. Rozpoznanie i silne przyczepienie innego białka potraktowanego czy rozpoznanego jako białka obcego, prawda? Bardzo ciekawym przykładem jest białkowe śmigło w przypadku enzymu oksydazy galaktozy. W dosłownym tłumaczeniu można nazwać, powiedzieć, że to jest śmigło. Rzeczywiście te łańcuchy beta układają się w taki regularny taki wzorek, dając wrażenie takiego śmigiełka. Oczywiście ma to też bardzo ścisłe powiązania z funkcją tego enzymu.
Białka mogą się składać z więcej niż jednego łańcucha białkowego, jak już powiedziałem na początku. I tak na przykład, jeżeli takie białko składa się z co najmniej dwóch łańcuchów, mówimy wtedy o tak zwanej strukturze czwartorzędowej. To jest synonim. Struktura czwartorzędowa mówi, omawia nam, określa nam, opisuje nam, w jaki sposób w przestrzeni względem siebie ułożone są dwa lub więcej łańcuchów składających się na jedno białko. I tak na przykład najprostszym białkiem, które już zostało przedstawione w strukturze czwartorzędowej, jest insulina. Jak powiedziałem, składa się z dwóch łańcuchów, ale to nie wszystko. Insulina jako pojedyncza cząsteczka nie występuje u nas. Najczęściej i najchętniej ona wędruje i w krwiobiegu się znajduje jako heksamer. Sześć takich insulin połączonych ze sobą w taki regularny właśnie układ. Idąc dalej ze złożonością, wchodzimy do białek kurczliwych i mikrotubul. Ogólny schemat mikrotubul wygląda w ten sposób. To już jest kombajn, że tak powiem, białkowy, bardzo złożony. Natomiast białka kurczliwe, którego przedstawicielem jest miozyna, ma mniej więcej strukturę taką, że jest ogonek, na którym jest główka. Ta główka do ogonka przyłączona jest za pomocą fragmentu, który ma charakter zawiasu. Czyli mniej więcej to wygląda tak, że ona się może w ten sposób kurczyć. Jeżeli takich ogonków i główek się zbierze dłużej, splatają się w taki warkoczyk i jeżeli teraz wszystkie główki zaczynają się w ten sposób zawijać, oczywiście całość się kurczy, stąd natura kurczenia się w przypadku właśnie takich polimerów miozynowych, prawda, warkoczykowych. Tutaj mamy układ tropomiozyny z aktyną, gdzie mamy też już powiązane z wielu białek złożony układ włókna, który często występuje właśnie we włóknach mięśniowych, mięśni prążkowanych. Białka o strukturze czwartorzędowej mogą przyjmować bardzo ciekawe i bardzo ładne kształty. Często nawet one stanowią wenę twórczą dla artystów. Nawet sam widziałem gdzieś stronę niedawno www, gdzie w Kanadzie ktoś zrobił galerię obrazów białkowych. Facet w ogóle nie znał się na biochemii i tak dalej. To był artysta, ale zobaczył to, przyszło natchnienie i zaczął je malować. No i rzeczywiście, jak widać, one mogą mieć naprawdę bardzo ciekawe, bardzo ładne kształty. Przy czym to już są naprawdę potężne, gigantyczne układy wielobiałkowe. Na przykład dodekamer syntetazy glutaminianowej składa się z 12 enzymów, w ten sposób właśnie regularnie połączonych enzymów, które świetnie działają właśnie wtedy, kiedy one utworzą taki polimer 12-jednostkowy.